Gry na Amigę CD32 wychodziły zazwyczaj w standardowych opakowaniach CD typu Jewel Case z kolorowymi okładkami oraz z grzbietem. Czasami były też instrukcje, które omawiały szczegóły sterowania, a same instrukcje do gry zdarzały się, że były zainstalowane od razu na płycie. Według Wikipedii i innych stron ilość gier jest szacowana w ilości 145-170. Obecnie jednak zawczasu wychodzą gry typu Homebrew na tą konsolę. Co ciekawe jeszcze, zanim przejdziemy do omawiania tych gier, występuje coś takiego jak, co prawda, nie ma blokady regionalnej, tak jakby, ale sam sprzęt jakiego danego regionu jest, z NTSC, a włożymy grę PAL-owską, to niestety musimy się liczyć z tym, że gra może działać za szybko. I też tutaj w tym wypadku można by było odnieść wrażenie, że no, lepiej jednak mieć PAL-owską konsolę po to, żeby mieć zachowaną prędkość tych gier. No ale z tym też różnie może wyglądać. I czasami nawet przez takie przestawianie formatu obrazu i wideo mogą nawet nie działać prawidłowo. Alien Breed 3D, wykonany przez Team 17 i wydany również przez nich w 1995 roku. Strzelanka z pierwszej osoby, podobna jak wiele gier do Dooma, która pozwala przypuścić, że na Amigę pod odpowiednią konfigurację komputera czy chociażby tej konsoli dało się stworzyć zbliżoną technicznie grę. Z racji ograniczonych zasobów konsoli, jedyna solidna produkcja tego pokroju. Można sterować myszką i poczuć się jak w latach 90., kiedy przeważnie grało się całkowicie myszką. Kierunek w lewo, przesunięcie myszki w lewo. W sumie te same zasady gry co w Doomie, z dobrą grafiką, lecz czasem nieczytelną, gdy próbujesz trafić przeciwnika. Lecz ledwo go widzisz, tak jak na powyższym fragmencie. Ilość klatek często spada i może nieraz być pokaz slajdów. Przed zagraniem, w trakcie uruchamiania gry, prosi nas gra o spisanie kodu w postaci trzech cyfr z kartki z hasłami dołączonej do gry oryginalnej. Gry na PC w tamtych czasach miały taką formę zabezpieczenia. Niestety na dzisiejsze standardy wydaje się być śmieszna. Wystarczy taką kartkę skserować i voila, wpisuj i graj. Poziom audio niczego sobie, muzyka miło przegrywa, nadaje pełną atmosferę do rozgrywki. Polecam sprawdzić. Co warto jeszcze podkreślić, w tej grze można zmieniać tryby graficzne, na przykład można zmienić otoczenie, przynajmniej samą podłogę, w trybie cieniowania Gouranda, teksturowanie zwykłe, płaskie, tak jakby teksturowanie, czyli praktycznie jednokolorowe, lub bez tekstur. I w ten sposób można decydować o tym, czy gra jest odrobinkę bardziej płynna, czy nie. Ale to jednak i tak nie daje za dużego efektu, bo gra jest przyzwoitej ilości klatek. Banshee, gra zrobiona i wydana przez Korn Design Limited z 1994 roku. Strzelanka z lotu ptaka. Opowieść ma charakter alternatywnej rzeczywistości w innym wymiarze. Ot, jest rok 1999, nie ma jeszcze mikrofalówek, ale telewizory są w kolorze czarno-białym. Schiza. Poruszamy się samolotem, strzelamy do wszystkiego, co się rusza, zbieramy przedmioty umacniające nasz wehikuł. Graficznie prezentuje się zacnie, obiekty wyglądają szczegółowo i animowane są bardzo płynnie, przez co gra starzeje się bardzo wolno. Dźwięk również jest wzorowy i na krótkie sesje idealna do pogrania i poszczelania.
Benefactor, zrobiony przez Digital Illusion, wydany przez Fignosix we wrześniu 1994 roku. Platformówka z elementami logicznymi, mocno przypominająca Lemmings, przynajmniej jeśli patrzymy na animację postaci, którą musimy wydostać z miejsca odosobnienia. Bardzo dokładnie skaczemy, zbieramy klucze, przekładamy wajchę dzięki mniejszemu ludkowi. Nie wiem, dlaczego twórcy postanowili znacząco oddalić widok gry na większą mapę, a nie na większą ilość szczegółów na samej postaci. To powoduje małą ilość detali, lecz nadal można zawiesić oko na płynnych animacjach i ucho na świetnej ścieżce dźwiękowej. Sterowanie bywa nieintuicyjne, za pierwszym razem próbowałem skoczyć, wciskając jedynie przycisk akcji do skakania w krótkim czasie, jednak niestety sam Ben nie skacze zbyt daleko przy takim krótkim wciśnięciu przycisku. Dopiero gdy przytrzymamy skok na tyle długo, ile trwa sama animacja, wtedy przedostaniemy się odpowiednio na drugą stronę. Trochę dziwne. Męczyłem się z tym straszliwie. Całość wypada solidnie i zachęca do bliższego poznania. Canon Fodder, zrobiony przez Sensible Software, wydany przez Virgin Interactive Entertainment Europe w 1994 roku. Nikomu nie muszę przedstawiać tej gry, ale jeżeli pozwolicie, to dziękuję. Strategia czasu rzeczywistego o charakterze wojennym. Wypełniamy misję celem pokonania wrogich żołnierzy czy zniszczenia budynków. Można sterować myszką i gamepadem, najlepiej myszką. Ta gra najlepiej się do tego spisuje, zwłaszcza że była robiona z myślą o takim sterowaniu. Kliknięciem lewym w dowolne miejsce na mapie decydujemy o zmianie pozycji naszych wojów. Prawym przyciskiem myszy strzelamy do wroga. Zawsze przed rozpoczęciem misji przewijają się ze wzgórza rekruci, którzy czekają na swój występ w misji. Kiedy stracimy towarzysza, pojawi się następny, mniej doświadczony. Im więcej misji przejdziemy tymi samymi wojakami, wtedy awansują na wyższe stopnie. Oprawa audio-wideo prezentuje się klawo. Płynność odpowiednio ciesząca oko i zadania z czasem wymagające i wciągające. Znana czołówka przez każdego, obiecuje dobry port. Muzyka jest wdechem. Dangerous Streets, gra zrobiona przez Micromania Software, wydany przez Flare Software Limited w 1994 roku, na samym początku tego roku. Bijatyka, która nie wymaga komentarza, muzyka i sam ekran ładowania może jeszcze wyglądać znośnie. Machalos versus Jose Capelli. Michał, granie na spontanie. Ale nic poza tym. Defender of the Crown 2, wykonany przez Sachs Enterprises, wydany przez Commodore Electronics Limited w 1993 roku. Strategia akcji rozgrywająca się w czasach Anglii z końca XII i na początku XIII wieku naszej ery. Wybieramy postać, która nas interesuje, sprawdzając parametry zarządzania, władania mieczem i umiejętności w walce na kopie. Wszystko to powoduje, że decyzja przez nas podjęta będzie miała wpływ na przejmowanie królestw,
walkę na miecze i tak dalej, uczestnictwo w turniejach. Decydować można o wydatkach i brać udział w powyższych turniejach, wygrywając sławę, terytorium czy pieniądze. Z tą minigierką miałem pod górkę, o czym świadczy ten fragment. Choose your opponent. And so ends your day in the lists of Ashby. Though you did not win, your men respect the effort. There will be other tournaments. Ilustrowane, barwne sceny, głos lektora objaśnia nam poczynania i tak cały czas. Pozycja dla chętnych do pogrania i pokonania wszystkich władców. Wyszła też wersja na CD TV i nie opuściła świata Amigi. To znaczy nie pojawiła się na nic innego niż na Amigę. Diggers, wykonane i wydane przez Millennium Software w 1993 roku, jedna z dwóch premierowych gier, która pojawiła się na CD32 razem z Oscarem. Gra typu click and point w klimacie fantasy. Moją uwagę przykuła muzyka w intrze. Gra polega na wydobyciu złota w podziemiach odległej planety. Mamy 5 osiłków i decydujemy o tym, co mają robić, gdzie kopać, w którym kierunku. Zwracamy szczególnie uwagę na zdrowie postaci, aby nie wyzionęła ducha. Typowa gra na komputery. Graficznie niczego sobie. Muzyka klimatyczna. Pomiędzy poziomami można zapisać stan gry, gdyż etapów jest dość sporo i wystarczy na wiele godzin. Guardian, wykonany i wydany przez Acid Software w 1994 roku. Strzelanka łudząco przypominająca Star Foxa z Super Nintendo. Przemieszczamy się po trójwymiarowym otoczeniu, strzelając do statków, powstrzymując ich przed naszym zniszczeniem. Sporą jednak zmianą jest muzyka w jakości CD, która również wkomponowała się dobrze w sytuację gry. Dowód na to, że CD32 mogło operować taką grafiką, na jaką stać sam sprzęt. Lamborghini American Challenge, zrobiony przez Titus Friends S.A., wydany przez Paragon Publishing w 1994 roku. Jedna z 8 wyścigów na system. Wybieramy kierowcę, samą trasę na terenie Stanów Zjednoczonych, obstawiamy zakład z innymi kierowcami i ruszamy po pierwsze miejsce. Zwiedzamy otoczenie reprezentujące region Stanów, unikamy inne samochody, wyrabiamy się na zakrętach. Chwila nieuwagi i jesteś bardziej z tyłu. Wygrane pieniądze wydajemy na ulepszenie fury. Przyjemna gra.
Oscar. Zrobiona gra i wydana przez Flare Software w 1993 roku stanowiła kompilację dwóch gier, która była dołączana do każdej konsoli CD32. Przedziwaczna platformówka spod gier Sonico-podobnych, bardzo również podobna do gry Trolls, która też została wcześniej wydana i zrobiona przez Flare. Nie mogę znaleźć określenia innego na tego stwora niż Oscar. Niech mu będzie Oscar. W studiu filmowym jest kilka scen do wybrania i naszym zadaniem jest zbieranie Oscarów i zaniesienie ich do tak zwanego filmowego klapsu, tego co synchronizuje dźwięk z wideo. Z jakiegoś powodu niezbyt dobrze mi się sterowało Oscarem i często ginąłem. I też kolejnej rzeczy nie rozumiem, dlaczego skok w górę jest potraktowany na padzie jako strzałka do góry zamiast przyciskiem, nie wiem, niebieskim, czerwonym. Straszne to sterowanie jest. Nie rozumiem tego. Chyba faktycznie gra była robiona na joysticki. Tak przynajmniej z tego wnioskuję. Natrafiłem na zaisty detal. Gdy padniemy i jakimś przypadkiem odbijemy się od wroga, to znęcanie się nad Oscarem trwa dłużej. Pewnie przy dłuższym posiedzeniu grałbym lepiej niż na tym teście. No ale co zrobić, w końcu to sam test gry. Zbieramy cenne punkty w formie płyt, nadeptując na wrogów i również inne przedmioty. Grafika jest kolorowa, przyjemna, dość szczegółowa, nieco bajkowa. Tak jak w Trollsach. Zwróciłem uwagę na muzykę w trakcie wybierania sceny oraz ładowania poziomu, zwłaszcza sam jej początek. I poziom specjalny dla CD32 z głównym motywem Commodore. Ukłon w stronę fanów konsoli. Pinball Fantasies. Gra zrobiona przez Digital Illusions, wydana przez 21st Century Enterprises Limited we wrześniu 1993 roku. Bardzo wciągający pinball na CD32. Jedyny problem jaki miałem, to niektóre przyciski nie reagowały na ruch odbijaków i niekiedy zamieniały się funkcjami. Na konsoli pewnie grałoby się wybornie. Dwa stoły do wyboru, za to genialnie rozwiązany sposób poruszania się piłki i same zadania na stole. Super Skid Marks. Gra zrobiona przez Acid Software, wydana przez Guildhall Leisure Services Limited w 1995 roku. Wyścigi w rzucie izometrycznym, bardzo udane swoją drogą, w całkiem pomysłowym menu rodem z Ponga wybieramy istotne dla nas ustawienia. Kolor samochodu, ilość okrążeń i tym podobne, i tym podobne. Wybieramy trasę i do tego muzyka stopuje, przynosząc fajny efekt w trakcie doczytywania. Jak już zaczniemy wyścig, prowadzimy samochód do pierwszej pozycji. Kierowanie autem jest w porządku, zakręty bywają sprytne, by komplikować granie. Nie odrzuca wizualnie, widać jak studio zastosował filtry graficzne, by uciągnąć wszystko w przyzwoitej płynności. Gra wyszła również na Mega Drive'a, tylko w Europie.
Zul. Gra zrobiona i wydana przez Gremlin Software Limited w 1993 roku. Jedna z mogących być startową grą na CD32. Moim zdaniem nieoficjalna maskotka dla tej konsoli. Nie pytajcie dlaczego. Platformówka konkurująca z Sonikiem na licencji Chupa Chupsów. Grając tytułową mrówką przechodzimy etapy z różnymi motywami. Czy to są słodycze, technologia, przyroda i tym podobne. Skaczemy, strzelamy pociskami wydającymi się być z gry strzelanej kosmicznej, albo to są drażeczki. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Zbieramy też przedmioty, które sumują się do 99% przejścia poziomu. Tylko wtedy ukończymy poziom na samym końcu przy tak zwanej złotej monecie. Kolorowa, fantastycznie zdobiona sceneria, animacje i rozwalający się wrogowie dodają porządny efekt zabawy. Jednak do tego przygrywa żywiołowa muzyka. Widać, w czym CD32 ma przewagę i to nie są przelewki. Zul 2. Gra zrobiona przez The Warp Factory, wydana przez Gremlin Software w 1994 roku. Druga odsłona gry i niestety ostatnia. Do wyboru mamy jeszcze postać o nazwie Zus, która wykonuje nieco inaczej określone poziomy. Pod względem graficznym zmieniło się niedużo i oferuje tak samo dobrą rozgrywkę jak poprzedniczka. Muzyka zasługuje na pochwałę, bardzo chwytliwa i definiuje samą konsolę CD32. Szkoda, że tak marnie skończyła, lecz powody są zbyt oczywiste i to pokazuje, jak idea jest niczym przy faktycznym wykonaniu jakiegokolwiek marketingu, którego brakowało. Jeszcze wam opowiem, jaki emulator używałem do emulowania tych gier, ponieważ na samą konsolę mnie nie stać, jest bardzo droga, jest bardzo rzadka swoją drogą i ciężko też określone gry zdobyć, więc musicie zrozumieć ten fakt niestety. Używałem emulatora FS-UAE, to jest bardzo porządny emulator, który w miarę przypomina pracę Amigi, czy to 1200, 500, 600, czy chociażby CDTV, CD32. Poprzez łatwe ustawienia, w miarę takie czytelne, można sobie odpalić te gry bez żadnego kłopotu. Próbowałem na wcześniejszym emulatorze WinUAE i niestety był on bardzo kłopotliwy, bo gry nie działały w prawidłowej prędkości, tak jak być powinno, a konsola nie jest jakoś skomplikowana technicznie, żeby móc próbować emulować to na lepszym komputerze. Niestety ten emulator ma jedną wadę, nie da się niestety przypisać przycisków pod własne preferencje, trzeba niestety mieć przyciski ustawione tak jak już sobie twórcy tego emulatora zażyczyli, ale nie jest to nic trudnego, bo akurat klawiszologia nie jest taka skomplikowana. W tym linku w opisie filmu podam wam, jak dokładnie wygląda ta klawiszologia, bo jest całkiem znośna. Jeszcze na koniec podpowiem wam, ile gier łącznie wyszło na dany rok, ponieważ jest to bardzo ciekawe, jak efekt wydawniczy na tą konsolę był spory, zwłaszcza na początku, kiedy wyszło
27 gier w 1993 roku. W kolejnym roku, 1994, wyszło aż, uwaga, prawie 100 gier, 98, natomiast już w kolejnym 95 roku 26 gier, no i w 96 roku, który zakończył życie tej konsoli, jeżeli chodzi o gry wydawane oficjalnie, tylko 12 wyszło. Jeszcze z jakiegoś powodu w 98 roku wyszła jedna gra, no i raczej już będziemy tutaj mówić o Homebrew. W 2014 wyszła jedna, w 2018 wyszły aż 3 gry i w zeszłym roku, w 2020, wyszła również jedna gra. Co ciekawe, kilka gier wykorzystuje możliwość zapisania stanu gry do pamięci EEPROM, natomiast sporo gier korzysta z passwordów, więc i tak nie ma co się martwić o zaginiony postęp w grze. I dodatkowo jest znanych również 16 kompilacji gier, które składają się na dwie lub więcej. No i również 12 gier jest zgodnych z Amigi CD na CD32, które to gry z Amigi CD były pierwotnie tworzone tylko pod jednostkę komputerową, a nie samą tak jakby strukturę konsoli. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Inny materiał miał wyjść, ale chciałem taki troszkę skrótowy i myślę, że do akcesoriów sobie niebawem przejdziemy i zakończymy sobie tą konsolę w miarę, mam nadzieję, uczciwym podsumowaniem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym tego typu materiale.